Najwyższy czas, proszę Państwa, zacząć naszą bitwę polityczną. Monika Borkowska, tak jak Państwu obiecałam przed serwisem, wracam po krótkiej przerwie w bitwie politycznej. Dzisiaj wielkie emocje, coś czuję, będą, bo dwie panie, które lubią sobie podyskutować, dzisiaj w studiu ze mną: Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią, pani poseł. Witam Państwa. I Jolanta Milas z Trzeciej Drogi. Witam panią przewodniczącą. Dzień dobry. No jak grzecznie. Zobaczymy, no zobaczymy jak grzecznie. Długo. Proszę Państwa, przed nami 5 rund. Standardowo w pierwszych 3 to ja zadaję pytania. W 4 rundzie panie będą się pytać się nawzajem. 5 runda należy do naszych widzów. Do Państwa należy ta runda. Można już zadawać pytania na X-ie pod hashtagiem Bitwa Polityczna. Do tego oczywiście bardzo serdecznie Państwa zachęcam i namawiam, by to robić. W tym programie, uwaga, ważny moment teraz, drogie panie. Bardzo ważna jest dyscyplina czasowa. Na dole widoczny będzie zegar, który będzie nam odliczał czas. Jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że zegar zaczął liczyć. Natomiast taka sygnalizacja powie nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył. I dzisiaj robimy tak, że jeżeli ta dyscyplina nie będzie przestrzegana, ja w trakcie programu będę te dźwięki z determinacją przypominać. Możemy się tak umówić? Oczywiście. Bardzo proszę. No to zaczynamy rundę pierwszą. O luce VAT, proszę Państwa, chciałabym na początku porozmawiać. Docierają do nas niepokojące informacje, że mamy do czynienia już wręcz z powrotem mafii VAT-owskich. No bo jak wytłumaczyć wzrost tej luki dwukrotny na przestrzeni ostatnich miesięcy? Do tej pory były pieniądze na programy socjalne, na różne inwestycje, ze względu na to, że jak słyszeliśmy nie tylko od polityków, ale także od ekspertów, udało się zrobić porządek z tą VAT-owską luką. Kilka miesięcy po objęciu sterów kierowania państwem przez nową ekipę okazuje się, że ten wzrost jest, i to niepokojący. Dlaczego tak się dzieje? O to będę pytać dzisiaj panie w studiu. To już za chwilkę. Najpierw posłuchajmy materiału filmowego. W trosce o dobro budżetu państwa nie możemy dłużej milczeć. Grozi nam zapaść finansów publicznych. Posłuchajcie nas, my znamy się na swojej pracy. Potrzebne są natychmiastowe zmiany w zarządzaniu Krajową Administracją Skarbową. Taki apel, a proszę Państwa, ze skarbówki płynie nam jeszcze inna tutaj taka informacja. Podobno skarbówka chce uskutecznić kontrolę, tak czytamy dzisiaj. To znaczy, że coś niepokojącego wydarzyło się na przestrzeni tych ostatnich miesięcy. Coś niepokojącego także w tych kontrolach, które były do tej pory skuteczne, teraz już chyba nie są. Ja dodam tylko Państwu, że to, co będziemy widzieć na naszych ekranach, to jest oczywiście pomnik smoleński, Warszawa, tam jak każdego dnia 10 dnia miesiąca. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, sympatycy składają kwiaty, przychodzą, żeby oddać hołd i uczcić tych, którzy zginęli w tej katastrofie, i zawsze 10 dochodzi tam do niepokojących sytuacji. Zatem wręcz, korzystając z tego, że mam w studiu panią poseł Agnieszkę Wojciechowską-Van Heukelom, która obecna jest od pewnego czasu, no, podczas tych właśnie wydarzeń przy pomniku. Dzisiaj też pani była, tak? Jeszcze tak, pani wraca. Byłam. To jeszcze o krótki komentarz pani poproszę w tym temacie i przechodzimy do pierwszej rundy w takim razie. Co tam się dzisiaj działo? Dzisiaj było jak zwykle, czyli pan Szczurek i jego towarzysze przeszkadzali nam się modlić, przeszkadzali nam w uczczeniu pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Co ciekawe, policja dzisiaj znów jakby nie rozumiała swojej roli, bo my jesteśmy tam w ramach wykonywania mandatów poselskich. Moi wyborcy sobie życzą, żebym ich tam reprezentowała, podobnie jak życzą sobie tego wyborcy moich kolegów. Mam opinię prawną, która również o tym mówi, że to jest w ramach wypełniania mandatu poselskiego, więc ja nie bardzo rozumiem, dlaczego policja nie ułatwia nam specjalnie tam działań. Natomiast policjant, ten sam, który dowodził miesiąc temu akcją, pan Świętochowski, dzisiaj był równie zaprzyjaźniony z panem Szczurkiem, jakoś próbował konsyliacyjnie z nim rozmawiać. Ach, panie Arku. Przy okazji wylegitymowano na wniosek pana Szczurka mojego asystenta, który kompletnie nic nie robił, oprócz tego, że po prostu z kamerą szedł i filmował całe te zdarzenia. Także, proszę państwa, no niestety jesteśmy świadkami kompletnego zdziczenia obyczajów, ale ja jako poseł domagam się wyjaśnienia od komendanta głównego policji i również od ministra spraw wewnętrznych i administracji, kto wydaje takie rozkazy policji i na jakiej zasadzie nasze mandaty poselskie są ograniczane przez policjantów. Co ciekawe, muszę państwu powiedzieć, że otrzymałam odpowiedź też na interpelację w sprawie
swego czasu burzliwych wydarzeń pod siedzibą Telewizji Polskiej, która była w bezczelny sposób zawłaszczana przez obecnie rządzących. O momencie przejęcia telewizji pani mówi, tak? I proszę sobie wyobrazić, że na moje rzeczowe pytanie, jakim prawem policja ograniczała nam posłom sprawowanie mandatu, uzyskałam odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji, że policja nie ograniczała nam sprawowania mandatu. Czyli nam się wszystkim wydawało, że nam nie wolno było wejść do instytucji publicznej. No to jak do tej sprawy dzisiejszej odnosi się Jolanta Milas? Dlaczego ktoś pozwala na te prowokacje? Te pytania, które tutaj wybrzmiały z ust pani poseł, zadawane są przecież w zasadzie w każdego 10 dnia miesiąca. Dlaczego ktoś na te prowokacje pozwala? Dlaczego ktoś tego nie powstrzymuje? Dlaczego ktoś wydaje zgodę na to? I dlaczego tak zachowuje się policja? Dlaczego tak się dzieje? Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, natomiast mamy wolność zgromadzeń i jedni i drudzy mają do tego prawa, ale nie wolno się obrażać, bo tak jak ostatnio byłam też 10 i też to komentowałam, jest bodajże artykuł 216 o tym, że nie można nikogo znieważać. Jeżeli coś takiego się stało, to należy to skarżyć, mnie się to bardzo nie podoba. I jedni i drudzy mają przyjść i mają prawo godnie i w spokoju, ale tak się nie dzieje. W spokoju przekazać swoje poglądy, swoją pamięć, swój szacunek. I to jest wszystko, co ja mogę na ten temat powiedzieć. Tak to powinno być i należy o to walczyć, żeby tak było. Ale skoro pani uważa, że nie wolno się obrażać, to co pani robi w Koalicji Ośmiu Gwiazdek? Ja przecież to jest obrażanie przeciwników politycznych. Gwiazdek. Jestem w Koalicji Polskiej i nikt tam Ośmiu Gwiazdek nie używał. Ale tutaj w tym studio reprezentuje pani Koalicję Ośmiu Gwiazdek. Nie. To dobrze, pani ją tak nazywa, ja nigdy ośmiu gwiazdek nie używałam, natomiast uważam, że te pierwsze 5 gwiazdek można użyć. 5 gwiazdek biurokrację, 5 gwiazdek bałagan, pani 5 gwiazdek moment. I tak dalej. To są moje cele w polityce, ale żeby biurokracja ma więcej gwiazdek niż 5. Umawiamy się tak. Proszę pani, nie jak będziemy to? Teraz ja o gwiazdkach rozmawiać. Bo pani mówi o 8 gwiazdkach, ja wyłączyłam te pierwsze 5. I te pierwsze 5 chciałabym skierować do biurokracji, do bałaganu i do wielu innych rzeczy. Dobrze, i teraz ja. Proszę pani. Zróbmy tak, że tę burzliwą, tutaj bardzo ciekawą dyskusję przeniesiemy sobie na rundę czwartą, bo to jest właśnie moment takiego tej zwarcia i na to pozwolę. Natomiast nie mogę nie odnieść się do tego, co przed chwilką pani powiedziała, bo pani mówi, że nie jest w koalicji z nikim, kto by używał ośmiu gwiazdek. Nie, ja powiedziałam, że ja nie używam i to nie, powiedziała pani, nie jesteś w koalicji z nikim, kto używa ośmiu gwiazdek. Ich nie używa. Powiedziała to pani, zachęcam do odtworzenia, to ja tylko przypomnę posła Zrzęcym Baczyńskiego, który oklejony wręcz, którego oklejony samochód wciąż chyba jeździ po Warszawie tymi ośmioma gwiazdkami i on jest dumny z tego i powiedział, że tych ośmiu gwiazdek nie zdejmie. No dobrze, ale to tak tylko tytułem wstępu, co by skomentować to, co widzimy cały czas na naszych ekranach. Będziemy państwu ten obrazek na bieżąco pokazywać. A teraz chcę panie zapytać o temat przewodniej rundy pierwszej, czyli o powrót mafii VAT-owskich, o niepokojący wzrost luki VAT-owskiej. Czy panie są zaniepokojone tą sprawą, czy może nic złego się nie dzieje? Pani przewodnicząca, zaczyna czas start. Przyglądałam się przed naszym programem wpływom do budżetu z tytułu VAT-u i spojrzałam na to, jak było w 2023 roku, bo na tej podstawie buduje się prognozy do budżetu na 2024 i mniej więcej te wpływy są takie same jak i w tym roku, natomiast powinny być wyższe. Powinny być wyższe o wzrost gospodarczy, czyli i o inflację, czyli razem około 6-7%. Natomiast w tej chwili nie jestem w stanie tego sprawdzić. To wymaga głębszej analizy. No ale i Krajowa Administracja Skarbowa nas alarmuje. Może być tu nie ma co to sprawdzać, że poprzedni rząd zbyt optymistycznie założył na przykład przychody VAT-owskie w tym roku. I jeżeli my porównamy te prawdziwe przychody z tą prognozą, to może z tego wynikać luka VAT-owska. Natomiast jeżeli dzieje się coś złego, to trzeba to przeanalizować, z tym walczyć, wszystko na ten temat. To co zrobicie w takim razie, by to przeanalizować i z tym zawalczyć? No na pewno jest to analizowane i na pewno będzie z tym prowadzona walka, bo to jest nie w porządku. A kojarzy pani jakąś deklarację płynącą ze strony rządowej, że coś się tutaj wydarzy w tej sprawie? Znaczy, bo jakby rozumiem, że stoi pani na stanowisku, że to jest jakiś przypadek w zarządzaniu, że to nie jest celowe działanie, tak? Może się zdarzyć, że prognozy poprzedniego rządu były zbyt optymistyczne i one były zbyt wygórowane i wtedy ta luka się zmniejszy. Ale kasa nie mówi o prognozach.
sprawdzić. KAS nam mówi o sytuacji zastanej. Nie wiem, być może pani poseł zrozumiała, jaka tutaj konkluzja powinna płynąć z tej wypowiedzi, bo ja nie rozumiem, co akurat w tym wypadku, przepraszam, ale nie rozumiem, co tutaj PiS z tą sytuacją wspólnego ma mieć. No bo jeżeli czytamy, że niepokojący jest ten wzrost luki VAT-owskiej, bo ona wzrosła dwukrotnie, no to jak można tutaj uzasadnić te nawiązania do poprzednich rządów, to po pierwsze, a po drugie o jakichś prognozach tutaj nam pani przewodnicząca mówi. Przecież to są twarde dane to są. Pani Milas w sposób nieudolny realizuje jakiś chory przekaz dnia. Wszystkiemu są winni cykliści i PiS, tak? Sprowadza się to do starych powiedzeń. Natomiast ja powiem pani tak. Za czasów prawa, nie znam za cyklistów żadnych. Takie jest powiedzenie. Proszę wyjaśnić, ale ja nie znam. Dobrze, ale nie przeszkadzajmy. No to proszę sprawdzić w słowniku. Mm-hmm. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Nie można w ten sposób komentować tak poważnej sprawy, w jakiej alarmuje administracja skarbowa. Ja oczywiście skłaniam się ku teorii i jestem przeświadczona, że tak właśnie jest, że Donald Tusk, realizując politykę likwidacji państwa polskiego, w ten właśnie też sposób zasadził się na nasze finanse. Powrót mafii VAT-owskiej jest związany ściśle z powrotem Donalda Tuska. Po prostu powrócił Donald Tusk i powróciła mafia. Sama pamiętam, jak parę lat temu rozmawiałam z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego, którzy mi opowiadali, jak straszne były problemy z przeprowadzeniem chociażby ustawodawczo, wprowadzeniem takich przepisów, które by nas zrównywały na poziomie ścigania właśnie tych przestępstw VAT-owskich, bo był taki moment, kiedy na przykład w Czechach to wykrywano bardzo sprawnie, a u nas z powodu niespójnych przepisów prawa tak nie było. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości te przepisy zostały pozmieniane, zadziało się sporo, wreszcie zaczęto ścigać przestępstwa VAT-owskie. Ale te przepisy przecież wciąż obowiązują, to co się dzieje? No tak, ale żeby przepis był wykonany, to musi być wola wykonania przepisu i musi być przestrzegane prawo, a my żyjemy w państwie totalnego bezprawia. Oczywiście w psychologii... Czyli sugeruje pani, że to nie jest przypadek? Ja sugeruję, że to nie jest w ogóle przypadek, to jest element świadomej likwidacji państwa polskiego jako podmiotu. Dobrze, proszę państwa, chcę tutaj zapytać jeszcze o jedną ważną sprawę, bo my mówimy o mafii VAT-owskiej, ale jeżeli mówimy o pieniądzach i pieniądzach publicznych, to też była taka swojego czasu ważna deklaracja przedwyborcza dotycząca podniesienia kwoty wolnej od podatku. Może, bo chcę pani zapytać też w tym kontekście o tę sprawę, bo ostatnie godziny przynoszą nam takie oto informacje, że to będzie kolejna obietnica niespełniona, bo nie stać nas jest, proszę państwa, na to. Ale przypomnijmy sobie najpierw, jak obiecywano przed wyborami, w jakim stylu, z jaką klasą obiecywano właśnie spełnienie tejże obietnicy. Nauczycielu, harujesz każdego dnia, a rząd zabiera ci coraz więcej. I wkurzają cię drożyzna i wysokie rachunki? Właśnie dlatego Koalicja Obywatelska z myślą o was przeprowadzi najbardziej radykalną obniżkę podatku. To będzie realna obniżka podatku. Takiej w Polsce jeszcze nie było. Gdy twoje zarobki nie przekraczają 6 tysięcy złotych, to nie zapłacisz ani złotówki podatku przez cały rok. Dokładnie tak. I to bez względu na to, jaką pracę wykonujesz. A także, gdy prowadzisz swój własny biznes i rozliczasz się według skali. Każdy z was skorzysta na reformie kwoty wolnej od podatku. Praca będzie się wam opłacać. Ja się tak zastanawiam, proszę państwa, co wyborcy tych polityków myślą sobie dzisiaj o nich, oglądając te, no historyczne już, ale wprawdzie historia to niedawna, bo sprzed kilku miesięcy spoty wyborcze tych trzech pierwszych polityków, czyli pani poseł Gajewska, pan minister Myrcha i pani minister Leszczyna. Oczywiście jeszcze o nich, o tych trzech osobach będziemy jeszcze w tym programie dyskutować. To jest może nie przypadek, że właśnie te osoby występowały w spotach, a dziś no, są pewne sprawy dotyczące właśnie tych osób, które warte są dyskusji, którymi w ogóle opinia publiczna się dziś zajmuje. Ale ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że z jednej strony mamy te mafie VAT-owskie, mówimy o luce VAT-owskiej, z drugiej strony widzimy, że nie ma żadnego ukłonu, jeśli chodzi o przedsiębiorców, a wyście im to obiecywali. Dlaczego pozwalacie wy jako PSL, trzecia droga, na to, by to była kolejna niespełniona obietnica? Pani redaktor zadała wiele pytań, natomiast to Platforma obiecywała, nie Koalicja Polska. Natomiast ja jako wolnościowiec bardzo popieram ten postulat kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy. Bardzo się cieszę, że poprzedni rząd wprowadził 30 tysięcy. Jak najbardziej wspieram i zawsze będę wspierać
taką obniżkę. Ale tu nie ma czego wspierać, bo widzimy, że podatków. Ruchów żadnych nie ma i nie będzie w tym temacie. Jeżeli budżet nam w tej chwili na to nie pozwala, bo mamy wielkie wydatki na zbrojenia, dodatkowo ale podwyżki słyszymy, że do końca dla... kadencji to będzie ale nierealne. Pani redaktor, koleżance tutaj proszę. Nie przeszkadza. I do tego, wie pani, po stronie, jeżeli my mamy w tej chwili właśnie te wielkie wydatki na zbrojenia, dodatkowo dostali podwyżkę nauczyciele. To jest bardzo duża kwota w budżecie. Ale nie więc taką, jeżeli która była nie, ale pani redaktor, jak po dwóch słowach mi pani będzie przerywać, a nie wiem, czy pani zauważyła, że czas się skończył już, no ale to i tak dobrze, pozwala to pani dokończyć jeszcze te dwa zdania, no więc bo to jeżeli szalenie mamy ciekawy wydatki na zbrojenia, dodatkowo nauczyciele w budżetówce w ogóle były podwyżki i to w budżecie widać, to w tej chwili może i lepiej, że jeszcze tego się nie wprowadza, bo lepsze to niż zapaść budżetowa, bo na tym stracilibyśmy wszyscy i wszystko by straciło swoją wartość. Więc w tej sytuacji uważam, że być może, nie wiem, nie jestem ministrem Domańskim i nie współpracuję z Platformą Obywatelską, współpracuję z PSL-em, więc, ale... Ten ale postulat rozumiem, 60 że tysięcy bardzo popieram. Jeżeli no to dobrze, się nie uda dobrze, w tym pani roku, to koniecznie to musi ale my być. Się cieszymy, że pani bardzo popiera. Słyszymy, że przedstawiciele Platformy też popierają, tylko z tego nic nie wynika. Czy wy jako PSL będziecie tutaj jeszcze jakoś drążyć temat, czy na razie nie, bo nie ma kasy, nie ma pieniędzy? Wie pani co, jeżeli te wszystkie wydatki, które pani powiedziała, na zbrojenia, na czyli sprawy nie. socjalne dobra, dziękuję i bardzo. Dla nauczycieli podwyżki uniemożliwiły to, to już trudno, poczekamy, ale to musi być. No to już trudno, szanowni przedsiębiorcy, słyszymy. Lepiej pieniędzy to nie ma niż i nie będzie. Musimy na razie budżetowa. Pewne tematy odpuścić, bo pieniędzy nie ma i nie będzie, jak to mówił pewien znany polityk Platformy. Jak to wytłumaczyć? To kolejna obietnica, ale tym razem chodzi o obietnicę sztandarową, która mam wrażenie, że w dużej mierze doprowadziła do wyniku wyborczego i do zawiązania tej koalicji. Tylko jeszcze się odniosę, że inny klasyk mówił, jestem za, nawet przeciw i pani Jolanta zdaje się mówić podobnie. Natomiast my dzisiaj mamy debatę budżetową i debata budżetowa też wykazuje, w jakim stanie są finanse naszego państwa. Katastrofalnym. Pani opowiada o jakichś zwiększonych wydatkach na zbrojenia, o podwyżkach dla nauczycieli. Tymczasem praktycznie żadna obietnica Platformy Obywatelskiej nie została zrealizowana. Powiem więcej. Platforma Obywatelska kłamie nawet na własny temat, nie potrafi się nawet przedstawić. Opowiadają jakieś brednie, że nazywają się koalicją 15 października, a umowę koalicyjną podpisali 10 listopada. Jak się przeczyta tę umowę, to można odnieść wrażenie, że prawie żaden członek tejże koalicji chyba tej umowy nie czytał. Żadna, ale to żadna prawie postulaty, które są stałe zawarte w tej umowie, nie są spełnione. To nie po prawda. Prostu jako koalicja obywatelska państwo jesteście zwykłymi oszustami, którzy oszukali Polaków przy urnach wyborczych, doprowadzili do tego, że poszli Polacy, uwierzyli im, zagłosowali na nich, a w tej chwili się ze wszystkiego po prostu wycofujecie. To robimy tak, proszę państwa, krótki bumper, przechodzimy do rundy drugiej, i pozostajemy w temacie i niespełnionych obietnic, i problemów finansowych. Bo o ochronie zdrowia, o służbie zdrowia rozmawiać będziemy, o szpitalach, którym nie starcza od pierwszego do pierwszego, o niewypłaconych tutaj nadwykonaniach, ale wiemy, że to nie jest jedyny problem. Problemem jest chyba to, że ze strony rządowej nie płyną żadne konkretne deklaracje, a wręcz powiem inaczej, pani minister robi kolejne konferencje i mam wrażenie, że tymi deklaracjami, które padają na tych konferencjach, tylko dolewa oliwy do ognia. Za chwilę będę tłumaczyła, o co chodzi. Najpierw przypomnijmy sobie, co obiecywano właśnie w tym temacie jeszcze przed wyborami, czyli całkiem niedawno. Zniesiemy limity w NFZ-cie dla szpitali. Już nikt nigdy nie będzie odesłany ze szpitala, dlatego że skończyły się limity. Każdy z was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że wy będziecie dzwonić do niego i pytać i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał wam badania profilaktyczne, będzie was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu, w domu zdrowia, który w powiecie się organizuje i w którym zebrane są wszystkie usługi z laboratorium analitycznym, z lekarzami specjalistami, z podstawową nocną, świąteczną opieką zdrowotną. To
To robimy teraz, proszę Państwa, taki mały test. Rzekłabym nawet, że sondaż, bo być może gdzieś w Polsce te rozwiązania, o których mówił nam pan marszałek Hołownia, już funkcjonują. Proszę Państwa, ja bardzo Państwa, naszych widzów, o to proszę. Jeżeli za Państwem gdzieś w Polsce biega już lekarz, prosząc, byście przyszli Państwo do lekarza, jeżeli gdzieś w Polsce nie ma problemu z dostępem do lekarza specjalisty, to bardzo proszę o taki wpis internetowy. Przypominam, można do nas pisać, można zadawać pytania na X-ie pod hashtagiem Bitwa Polityczna. Jestem ciekawa, czy będzie odzew społeczeństwa w tym temacie. I pytanie do pani Jolanty Milas, która jak zawsze ma kątem oka, zerknęłam, również dziś ma przed sobą umowę koalicyjną, w której to umowie koalicyjnej przecież jasno jest zapisane, co nastąpić miało w kwestii ochrony zdrowia. Dlaczego oszukaliście Polaków? Pani redaktor i pani poseł, chciałam zwrócić wam uwagę, żebyście do mnie nie mówili, że ja jestem oszustem, że ja oszukałam Polaków, bo to jest bardzo niegrzeczne. I chciałam pani przypomnieć, że pani koalicji oczywiście, ja to zaraz to stanowisko tutaj skomentuję, a pani, chciałam pani przypomnieć, że pani jest posłem, a ja zwykłym obywatelem i poseł proszę, ma służyć zwykłym emocjach, obywatelom. Naprawdę. I bardzo dziękuję republice, że właśnie zwykli obywatele, działacz polityczny, który nie jest posłem, może się tutaj również wypowiadać. Cała przyjemność a pani po naszej stronie, a teraz mówi, do serna że się po prostu. Nie, a może nie tak konkretnie, pani poseł, potem, proszę. Że oszustką jestem, bardzo pani nieładnie koalicję poseł wobec obywateli. Koalicja jest niewłaściwa. A do jeżeli serna, chodzi proszę. O reformę służby zdrowia, to ja się nie dziwię, że to wszystko się tak dzieje, bo dotychczasowe wszystkie rządy za całego mojego życia, żadne z nich pani nie zrobiły prawdziwej. Nie no i pani poseł do zwykłego obywatela mówi w ten ale sposób. Ale nie jest pani, ja sobie... nie jest pani, przepraszam, zwykłym obywatelem. Siedzi bo przyjmuje... pani codziennie moment, w telewizji, proszę państwa, jest pani zwykłym teraz ja. Tylko nie, proszę państwa, ja. Teraz ja, drogie jeżeli... panie. Ale proszę, drogie żeby panie, mnie teraz przerywać. Ja. Poproszę o zatrzymanie zegara. Poproszę o zatrzymanie zegara. Przypominam, z tym takim kotem, przypominam zasady tak tego programu. Jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że zegar wystartował. Ten dźwięk mówi nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył. W trakcie sobie nie przeszkadzamy, taka jest zasada. Prawo do dopytywania mam tylko ja w tym programie. I bardzo proszę, żeby nie grać też na takich argumentach, których wyciągać się nie powinno, bo na równych zasadach pani jesteście zapraszane dokładnie. Do tego programu i na takich samych zasadach przyjmujecie zaproszenie. Pani poseł jest dzisiaj przedstawicielką obozu Zjednoczonej Prawicy. Pani jest dzisiaj w tym programie jako przedstawiciel obozu rządzącego. I nie ma co tutaj sięgać po jakieś emocje. Zegar, czas, start. Proszę odpowiedzieć i na moje pytanie. Dlaczego obóz Donalda Tuska i koalicjanci oszukali Polaków, jeżeli chodzi o deklaracje dotyczące ochrony zdrowia? Czas, start. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja się naprawdę nie dziwię, że się dzieje, jak się dzieje, bo do tej pory żadna ekipa, ani poprzednia, ani jeszcze wcześniejsza, ta dopiero się zaczyna za to brać, nie zrobiła prawdziwej reformy służby zdrowia. Oczywiście poprzednia ekipa zwiększyła wpływ pieniędzy do służby zdrowia, i bodajże dwu czy trzykrotnie, ale odpowiedzcie sobie Państwo na to pytanie, czy ta służba zdrowia, do której idziecie, do lekarza, czy ona się czy ta jej jakość wobec nas, pacjentów, się podwyższyła dwu, trzykrotnie? Nie. Dlatego ile my tych pieniędzy tam dolejemy, a zostawimy ten zły system zdrowia, to w ogóle nie będzie poprawy. Bo ja doceniam ciężką pracę lekarzy, pielęgniarek, ale dalej czuję się w służbie zdrowia jak intruz, bo ten system niezreformowany to powoduje. I te pieniądze, oczywiście trzeba więcej pieniędzy do służby zdrowia, bo społeczeństwo się starzeje, bo nowoczesne metody leczenia są coraz droższe. Ale to nie wszystko. Bez reformy zostało systemu... Zostało 25 sekund, bez reformy pani przewodnicząca. Systemu pani nie musi będzie. Zrozumieć, że a ja nie się pytam. Staram atakować problem i nigdy nie użyłam obrażającego słowa do moich rozmówczyń, bo uważam, że tak nie należy. Wszystko i w miłej ale atmosferze wiele, no pani już ze trzy użyła. Nie, ale ja się nie dziwię, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności nie koalicyjnej, bo jeżeli tak się do innych partnerów politycznych odnoszą, to potem nikt z wami nie widzi, chce pani, rozmawiać. Pani poseł, pani poseł, bardzo proszę. Moment. Ja nie mam nic wspólnego z posłem Zembaczyńskim. Już mówiliśmy tak. Jego to proszę jego zaprosić. Nie, nie albo... będziemy teraz rozmawiać o pośle Zembaczyńskim. Wie pani, ja się zastanawiam, dlaczego pani gra na takich uczuciach, dlatego, że ja tutaj nie wychwyciłam żadnego momentu. Zawsze reaguję w takich momentach, no, kiedy widzę, że jeden interlokutor... Nikt nie powiedział, ja że tak jest panią mówię, oszustką. Ja problem, że trzeba zrobić... Ale czy pani teraz ja? Potrafi nie, proszę pani, teraz ja, bardzo proszę.
Proszę spojrzeć mi głęboko w oczy. Przecież pani wie, że ja zawsze dbam o to, żeby ten program w miłej atmosferze i w pewnych standardach się odbywał. Ale proszę nie wkładać też ani mi, ani poseł pewnych słów w usta, w gębę przysłowiową. Nikt nie powiedział w tym programie, że pani jest oszustką. Ja przedstawiłam konkrety naszym widzom, konkretne zapowiedzi przedwyborcze, obietnice. Powiedziałam, że w waszej umowie koalicyjnej jest konkretny zapis. Pani tę umowę koalicyjną ma przed sobą i pani doskonale wie, że są tam pewne zapisy i obietnice, wręcz rzekłabym deklaracje. Więc zadawanie pytań, dlaczego oszukaliście Polaków w tym zakresie, jest dziś pytaniem najbardziej zasadnym ze wszystkich. A pani zamiast odpowiedzieć dlaczego i ewentualnie odpowiedzieć, jaki jest plan wyjścia z tego kryzysu, próbuje atakować. To też, myślę, jest dla widzów dzisiaj bardzo obrazowe i zostawia nas z takim wrażeniem, że chodzi tutaj tylko o PR, ale być może się mylę. Czy pani poseł Agnieszka Wojciechowska van Heukelom ma dzisiaj takie poczucie, rozmawiając też z różnymi posłami w kuluarach sejmowych i w różnych innych okolicznościach, że ta ekipa rządząca ma plan, co zrobić ze służbą zdrowia, jak pomóc tym nierentownym dziś szpitalom? Nie, ja mam wrażenie, że ta ekipa rządząca nie ma planu, aczkolwiek nie dotyczy to całej ekipy rządzącej. Uważam, że Donald Tusk nieustająco ma plan i to jest plan polegający na doprowadzeniu do zapaści wielu placówek służby zdrowia w celu ich prywatyzacji. Za poprzednich rządów Donalda Tuska ćwiczyliśmy ten temat non-stop. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości zwiększyła się ilość szpitali, jak pani słusznie zauważyła, również finansów na służbę zdrowia. A w tej chwili powrócił Donald Tusk, powróciła mafia, powróciła dzika prywatyzacja tychże szpitali, bo za chwilę do tego etapu dojdziemy. Jeżeli nie dostają szpitale i poradnie pieniędzy za nadwykonania, które były zresztą tutaj państwo widzieli, obiecywane. I co do zasady w języku polskim, jak ktoś oszukuje, jest oszustem. Mówienie koalicja oszustów jest bardzo uprawnione i pani powinna to przyjąć z pokorą, dlatego że jeżeli ktoś obiecał i nie zrobił, jest oszustem. Więc to nie jest żadna obelga, tylko to jest stwierdzenie faktu językowego, prawnego każdego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że państwo za każdym razem mówicie, że nie, to właściwie nic się takiego nie dzieje, nic się nie stało, wszystkie mówieni są poprzednicy. Nie, proszę pani, bo przychodzą lekarze do naszych biur poselskich, przychodzi coraz więcej personelu medycznego, który nie może sobie poradzić z tą sytuacją, nie mogą patrzeć na to, jak się wydłużają kolejki, jak ludzie na przykład bardzo długo będą cierpieć, męczyć się, bo niektóre chociażby zabiegi typu nawet, no nie wiem, wymiana biodra, kolana i tak dalej, to nie są często zabiegi takiego pierwszej potrzeby, więc te zabiegi będą odkładane latami i człowiek będzie cierpiał. Państwo, wy w ogóle nie dostrzegacie człowieka. Pani mi tu mówi o szanowaniu prostych ludzi. Proszę pani, ja szanuję prostych ludzi. Natomiast raz jeszcze, pani jest rodzajem celebrytki, osobą publiczną, nie, nie która obrażajmy się, ale to teraz nie, ale ja reaguję. Nie. Albo się umawiamy na pewien standard, albo nie. Stawiam osoby kropkę. Często występującej w mediach, zatem osoby publicznej, więc proszę też rozumieć, że osoba publiczna musi więcej umieć znosić. Obrażać, pani poseł, nie. Pani przewodnicząca, to teraz robimy tak. Ja chcę państwu powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, która wydarzyła się na przestrzeni ostatnich dni. I o to chcę pani bardzo konkretnie dopytać, bo w momencie, w którym pojawiła się informacja o nierentownych szpitalach i o tym, że w zasadzie ekipa rządząca, a przypominam, że w ministerstwie, jak się zajrzy na stronę, jest 7 osób w kierownictwie tego ministerstwa i wydawałoby się, że ktoś nad tym wszystkim panuje albo ktoś byłby chociaż w stanie wyliczyć, ile tych pieniędzy brakuje. Okazuje się, że najpierw pani minister szachowała zupełnie innymi liczbami w mediach niż jej zastępca. Potem okazało się, że ta kwota jest w ogóle wyższa, bo będzie do końca roku 15, a może nawet 20 miliardów brakowało. I w momencie, w którym zrobił się wizerunkowy problem, pani minister stwierdziła, że zorganizuje konferencję. I taką oto ostatnio zorganizowała. Jakieś 5-6 dni temu ta konferencja miała miejsce. W mediach czytaliśmy: bezprecedensowy konkurs dla szpitali onkologicznych. 5 miliardów złotych miało zostać przeznaczonych z KPO właśnie na dofinansowanie różnych inwestycji w tych szpitalach onkologicznych. I dziś, proszę państwa, kilka dni po tej konferencji, kiedy media obiegły te pięknie brzmiące nagłówki, dowiadujemy się, że nic z tych pieniędzy prawdopodobnie nie będzie, bo konkurs został rozpisany za późno. Że po prostu nie zdążymy, tak, z przeprowadzeniem tej procedury. No to ja pytam po pierwsze, czy to jest poważne, a po drugie, czy taka osoba powinna być jeszcze ministrem zdrowia? Po 40 sekund, pani przewodnicząca. To wszystko, co pani powiedziała, ja bym mogła dać jeszcze przykłady z poprzedniej ekipy rządzącej, jak ja korzystałam ze służby zdrowia, powinna czy wiele być innych ministrem ludzi. Dzisiaj pani i wszystko, nic się nie zmienia. Czy za poprzednich 8 lat rządów, czy za obecnych nie zmienia się? I ja uważam, że jedynym sposobem na uzdrowienie służby zdrowia jest ponadpartyjny
Tak, okrągły stół, myśmy to już słyszeli miliardy razy z pani ust, tylko że nie ma tej inicjatywy. Ale wy możecie zrobić. Dobra, możecie zrobić ten okrągły stół, dlaczego go nie ma? Dlaczego pani nie robi tego stołu okrągłego? Dlaczego go nie ma? Pani poseł, no ja nie mogę zrobić tego okrągłego stołu, ale jeżeli pyta pani mnie o mój pogląd, i jest to również pogląd często wyrażany przez Kosiniaka Kamysza, że powinna być ministrem, czy nie? Pani nie odpowiada, pani ucieka. Ja o tym nie decyduję, natomiast jedynym sposobem jest stworzenie wspólnego programu służby zdrowia. Dobrze, ja bym mogła pani zdecydować, to byłaby ministrem, czy nie? Pani redaktor, czy pani Leszczyna będzie, czy poprzedni minister, okay. To dla mnie jest to samo. To tyle, proszę państwa, kolejne pytanie bez odpowiedzi. Oczywiście, to 40 sekund jeden jeszcze. Drugiemu będzie nogi podkładał, a my obywatele dalej mamy bardzo złą służbę zdrowia. Każdy z państwa wie, jak to jest, dobrze, jak tylko się ja przypominam, 7 osób w ścisłym kierownictwie ministerstwa i jak to funkcjonuje, jak to gra i działa, widzimy po prostu jak na dłoni dzisiaj. Więc ja dzisiaj. Pani mówię, że nie, ja teraz pani poseł, 40 sekund. Ministerstwo Zdrowia. Za, a pani, nawet to jest moje zdanie. Pani Milas jest nieustająca za, a nawet przeciw, a ja mam własne zdanie na ten temat, więc powiem krótko. Ja oczywiście pani Leszczyna właśnie, nie byłaby ministrem zdrowia, gdybym ja mogła o tym decydować, bo ktoś, kto się ośmiela mówić, że wszystkie problemy służby zdrowia znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a potem za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikają po pierwsze finanse, a po drugie wszystkie wygody i dogody Polaków, no to jest po prostu straszne. I taka osoba nie powinna być. Bo ja za waszych rządów pani nie widziałam, nie aby było dobrze. Ale proszę, żeby prosty człowiek mi nie przerywał. Też mam prawo mówić, mam mandat od wielu wyborców. Dziękuję. I teraz powiem sekund. Tak, jeżeli po prostu my się nie ogarniemy jako Polacy z tą sytuacją, która ma miejsce teraz, to za następne kilka miesięcy będziemy narodem schorowanym, pozbawionym jakichkolwiek finansów, przeciętna polska rodzina, zdezorientowanym i cały czas zajmującym się tematami zastępczymi w sytuacji, w której, raz jeszcze podkreślę to z całą stanowczością, jesteśmy świadkami dość historycznego momentu, mianowicie likwidacji stopniowej państwa polskiego sposobem. Dobrze, ostatnie zdanie, takim, proszę. Jakim właśnie robi to Donald Tusk. Dobrze, i teraz bardzo dziękuję. Reżyserka pokazała nam ważną informację. Ja też o tym mówię państwu od kilku dni, bo wiemy o tym, że no, ta sytuacja bardzo kryzysowa, finansowa dotyczy wielu szpitali w kilkunastu województwach. My mówimy o szpitalu w Żywcu, bo tam faktycznie jest pewna reakcja, można to tak enigmatycznie ująć, pani minister Leszczyny. Jest to szpital, który wykonuje, przypominam, wysokospecjalistyczne zabiegi, na które przyjeżdżają siłą rzeczy mieszkańcy całej Polski. Polski, tak? Ludzie z całej Polski zjeżdżają się na te zabiegi, jest tych wykonań sporo i okazuje się, że deklaracje były takie, że do końca września te szpitale miały dostać te pieniądze za nadwykonania. Wiemy już o tym, że nie dostały, a pani minister Leszczyna mówi tak, nie dam się szantażować szpitalowi, przeinwestował, wykonuje bardzo drogie zabiegi. I ja dlatego pytam, czy ktoś w tym ministerstwie, w którym jest, przypominam, 7 osób w ścisłym kierownictwie, nad tym wszystkim jeszcze panuje? Krótko mówiąc, czy leci z nami pilot? Jeżeli państwo uważają, że leci, to też bardzo proszę o aktywność na X-ie pod hashtagiem Bitwa Polityczna. Przypominam, można zadawać pytania, a teraz przechodzimy do kolejnej rundy. I ponieważ czas nas trochę goni, muszę już, szanowne panie, drodzy państwo, przyspieszać, ale bardzo interesuje mnie, jak patrzycie na sprawę małżeństwa Myrchów. No, chodzi oczywiście o panią poseł Gajewską i o pana wiceministra Myrchę. Pytanie jest takie dzisiaj, czy pan minister powinien być jeszcze ministrem w sytuacji, w której mamy do czynienia z prawdziwą telenowelą codziennie. Każdy dzień przynosi nam nowe informacje, przynosi nie tak samo, ale za sprawą naszych reporterów oczywiście, którzy docierają do kolejnych informacji, do kolejnych dokumentów. I oto okazuje się, że jak pokazaliśmy państwu rezydencję, willę, o proszę, to właśnie ta, tego małżeństwa, no to okazało się, że pani poseł jakoś tak przypomniała sobie, że jest posiadaczką tego domu i dopisała do oświadczenia właśnie ten dom, wart 700 czy 800 tysięcy. Przypomniała sobie pani poseł również, że darowiznę w wysokości 40 tysięcy od męża dostała, również dopisała ją długopisem. I pytanie, czy tak to powinno funkcjonować? Szczególnie jeśli chodzi o te osoby, które najaktywniej rozliczały rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o tłustych kotach i kuwetach, o pisancjum i tak dalej, po półtorej minuty.
Ponieważ nie chciałam pani poseł przerywać, więc pani poseł ma służyć zwykłym obywatelom. Tak służę. Też się nazwałam, a pani do mnie, niech prosty człowiek mnie słucha. No cóż za arogancja. Nie, nie słucha. Jeżeli to jest pani poseł, która tak się odnosi do obywateli i PiS tak się odnosi do nas, no to potem nie dziwmy się, że nie ma zdolności koalicyjnej. Proszę się nie kompromitować. Jeżeli chodzi o małżeństwo państwa Myrchów, to ja z tego, co się orientuję, to jest Komisja Etyki, CBA czy ABW, które to sprawdza. Pani nie ma swojego zdania na ten temat? Żeby oni to sprawdzili. Ale pani poseł, bardzo proszę, naprawdę. Ja czekam, żeby oni to sprawdzili i nam powiedzieli, czy to było prawidłowe, czy to było nieprawidłowe. Czekam też na to, że sami zainteresowani wezmą i zabiorą głos w tej sprawie. Ale zabrali, to moment, przedłużę pani czas, bo zabrali, naprawdę. Pan poseł wielokrotnie zabrali, powiem pani nawet szczerze. Ale pan proszę mi pozwolić dokończyć, więc ja uważam, ale że ja chcę jeżeli to wszystko jest że tak, zabrali głos, to powinni oni pierw powiedzieć o tym wszystkim, potem przeprosić i zwrócić niewłaściwie wzięte pieniądze. I zrezygnować z funkcji, chodzi, czy nie? A jeżeli chodzi o to, co ci posłowie w kampanii wyborczej mówili, to ja bardzo popieram to, że nie ma być tłustych kotów, niezależnie od barwy politycznej. Ani w PiSie, jak na przykład ostatnio europoseł Czarnecki się popisywał, czy w innej partii. I tłustych kocic też ma nie być, bo tak to odbieram. Wszyscy to wszyscy. No, sprawdzajmy, też nie, to pilnujmy prawda. I zwracajmy. Ale to zresztą przecież pan marszałek Hołownia, lider. To jeden z wziął liderów, niewłaściwie, to ma zwrócić. Mogę? Jeden z liderów Polski 2050 przecież zapowiadał, że tłuste koty i ich kuwety to już wyjeżdżają z ministerstwa. Widzi pani, jakie to jest trudne? I ja namawiam wszystkich ale do walki z tym. Ale to było rok temu, nie wyjechały, nie udało się jakoś tak dopilnować no, całe transportu. Całe moje życie obserwuję te tłuste koty. No dobrze, to ja tylko dodam. I powinniśmy wszyscy z tym pani walczyć. Przewodnicząca, jasne, że tak. Tutaj pani nie ma na to pewnie żadnego wpływu, ale trochę mi trudno uwierzyć, że pani nie ma świadomości pełnej co do tej sytuacji. Przecież pani przychodzi że do nas, ogląda pani naszą telewizję. Sprawdzą służby, oni sami powinni przeprosić i zwrócić. A powinny służby to sprawdzić? Ale to jest w obowiązku służb, aby ABW, CBA to sprawdza. Wszystkie oświadczenia majątkowe, bo pytałam innych posłów, sprawdza CBA lub ABW. A to i ciekawe, co pani mówi. Bo widzi pani, kilka i miesięcy temu sprawdzić. Podobna afera dotyczyła wiceministra rolnictwa. I tam się jakoś okazało, że no nie zostały te korekty wprowadzone i jakoś temat ucichł, został zamieciony pod dywan. To bardzo źle. I tematu nie ma, dlatego my tego tematu, proszę państwa, być wszystko nie odpuszczamy. Wyjaśnione. Ale teraz tak, zanim oddam głos pani poseł Wojciechowskiej, to tylko dodam, że oczywiście to małżeństwo zabrało głos. Tylko w jakim stylu? Wczoraj próbowaliśmy porozmawiać z panem ministrem. Adrian Borecki oczywiście kontynuuje temat, próbował z nim rozmawiać. No to tak, po pierwsze ja pan minister, ale mogę, no teraz ja, no naprawdę, teraz ja. Pan minister po pierwsze uciekł przed naszym reporterem, jak tylko zobaczył kamerę, ale w tym samym czasie no, miał czas, żeby gdzieś tam bokiem na korytarzu spotkać się z nielegalną telewizją polską. Więc na to znalazł czas i w tym oto wywiadzie powiedział, że no, w zasadzie to no, ten dom to oni tak, ale jest jeszcze nieoddany, bo jest w budowie, tak wygląda dom w budowie. Na tej budowie nie ma żółtych tablic, więc nie świadczy nic o tym, żeby był w budowie. Tym bardziej, że widzieliśmy osoby wchodzące na teren, no powiem państwu, nie były te osoby w kaskach, a poza tym są wcześniejsze wywiady, których udzielało to małżeństwo w różnych mediach i pani poseł Gajewska mówiła wprost, że oni no niby w Warszawie, ale oni na weekendy z dziećmi jeżdżą właśnie do tej rezydencji, jak rozumiem, bo o tej miejscowości pani poseł mówiła, więc pozytywne jest to, co płynie z pani wypowiedzi, że służby powinny się tą sprawą zająć. Czy się zajmą? Czy pani poseł wierzy w to, że się zajmą? Oczywiście, że służby pod rządami Donalda Tuska w ogóle się tym nie zajmą, ponieważ państwo opowiadacie, to są takie chwyty marketingowe, obliczone na ludzi, którzy się nie zastanowią. Po prostu mówicie państwo, tam przedtem były tłuste koty, my je wypędzimy, kuwety wyjadą. Przyjechały inne tłuste koty, są jeszcze większe kuwety, jeszcze większe, jeszcze bardziej tłuste koty, a w ogóle w państwie prawa fakt, że ministrem sprawiedliwości jest osoba, która oszukuje, to przepraszam bardzo, jak można nie mieć na ten temat zdania? Ja się kategorycznie sprzeciwiam takiemu stanowi rzeczy. Ja się kategorycznie sprzeciwiam, żeby ministrem sprawiedliwości w moim państwie był ktoś, kto oszukuje. 40 tysięcy darowizny na małżonkę. Z każdym dniem wychodzą nowe fakty.
mieszkanie w Warszawie. Widziałam również w jednym z mediów, pokazywano ten apartamentowiec, w którym państwo Myrcha wynajmują na Powiślu to mieszkanie. Biedni, skromni ludzie, którzy gonili przestępców z PiSu. To tak naprawdę pani uważa, że tak to wygląda? Bo ja chciałam zauważyć, że ja chciałam powiedzieć, proszę mi nie przerywać, ja chciałam powiedzieć, że prezes Kaczyński jest człowiekiem skromnym i przez wiele lat aktywnym w polityce i dobrym strategiem i osobą, która w jakiś sposób potrafiła tym zarządzić. Państwo przyszliście do władzy i widać z każdym dniem, nie macie pomysłu, nie macie zdolności, nie macie wiedzy. To jest po prostu porażające. A na dodatek jesteście tępym narzędziem w rękach Donalda Tuska, raz jeszcze podkreślę, który całkowicie świadomie próbuje doprowadzić Polskę do stanu zapaści. No dobrze, proszę pani, muszę trochę przyspieszać. Niestety przechodzimy do rundy czwartej, bo bardzo zależy mi na tym, byście panie zdążyły sobie po jednym pytaniu zadać. Bardzo jestem ciekawa, o co się tutaj tak, jestem przekonana, kulturalnie zaczepicie. Przechodzimy do rundy czwartej. Tylko bardzo proszę o krótkie pytania, bo naprawdę mamy 5 minut do serwisu. Zaczyna Jolanta Milas. Co pani zdaniem należałoby zmienić w służbie zdrowia, żeby obywatele mieli w końcu dobrą jakość opieki medycznej? Bo to, że zwiększono wpływ pieniędzy, to nie poprawiło tej służby zdrowia. Że brakuje lekarzy, to też nie poprawiło. Co trzeba zmienić, żeby ta służba zdrowia była dobra? 40 sekund. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości oczywiście stan służby zdrowia znacznie się poprawił. Poprawił się też status samych lekarzy i pielęgniarek. To chyba dla pani poseł. Chciałam zauważyć, że wystarczyłoby też w pewnym sensie kontynuować to, co już zostało zrobione. Na pewno należy zadbać o większą dostępność usług medycznych w mniejszych ośrodkach i to też zresztą za rządów Prawa i Sprawiedliwości starano się wyrównać poziom życia w wielkich ośrodkach. Ale ze składką zdrowotną chyba Ze składką zdrowotną faktycznie był pewien problem i dalej jest ten problem, natomiast ja uważam, że to, co państwo w tej chwili robicie, to jest zwykła forma prywatyzacji szpitali. Ale jeżeli pani chce usłyszeć odpowiedź, to proszę przestać przerywać. Ostatnie zdanie. Ze składką zdrowotną jest tak, jak pani redaktor mówi, natomiast oczywiście należałoby zwiększyć generalnie dostępność usług medycznych i przede wszystkim zacząć się wywiązywać. A jeżeli pieniądze giną z budżetu, to giną z NFZ-u. Jeżeli giną z NFZ-u, to nie ma tych pieniędzy na szpitale. I w tej chwili naprawdę sytuacja się robi dramatyczna. I mówię to jako poseł, który wyszedł z debaty dzisiaj w trakcie posiedzenia, na którym między innymi rozmawiamy o budżecie. Dobrze, i teraz pytanie zadaje pani poseł Agnieszka Wojciechowska. 40 sekund będzie na odpowiedź, bardzo proszę. A ja chciałam zapytać, dlaczego pani jest zawsze za, a nawet przeciw i dlaczego nigdy pani nie ma jednoznacznej opinii w sprawie? 40 sekund. Ja nie wiem, ja zawsze obserwuję mówię to pani... samo, ciągle no powtarzam właśnie, to samo, że musi być ponadpartyjny, ponadkadencyjny program, który wszyscy będą realizować i ja nie widzę, żebym ja była za, a nawet przeciw. Oczywiście jestem wierna swoim poglądom, zawsze w ten sam sposób promuję, żeby walczyć z naszą polaryzacją, walczyć z naszą kłótnią, bo jeżeli się będziemy dalej kłócić, to tylko Putin się będzie cieszyć. A jeżeli chodzi o naprawę służby zdrowia, to ja właśnie pytałam, jak to zrobić, żeby zmniejszyć kolejki, żeby ta służba zdrowia była w końcu dobra. I też pani nie wie, jak to zrobić, więc jest to bardzo poważny problem i wszyscy musimy usiąść do stołu, nie obrzucać się inwektywami, tylko wymyślić optymalny na naszą dobrze, proszę sytuację. Państwa. Program. Ja tylko zwrócę uwagę na jedno ważne zdanie. Powiedziała pani, też pani nie wie, jak to zrobić. Znaczy, przyznaję pani, że wy też nie wiecie, jak to zrobić. W związku z tym udowadnia tylko pani, że pytanie postawione przeze mnie na początku programu, po co obiecywać coś, czego się nie zrealizuje, było z pytaniem zasadnym, to znaczy będę do niego pewnie ale jeszcze wracać, pani proszę państwa. Tych, przechodzimy do rundy piątej. Ich zapytać. Ale pani reprezentuje tych, którzy to obiecywali. Ale ja reprezentuję koalicję polską i nie... tam były zupełnie inne rozmowy nie, na temat służby zdrowia. Nie, ale umowa koalicyjna, podpisanie jesteście pod nią. Jeszcze tak, ale to jest ogólna informacja. 10 listopada. Pani poseł na chwilę odpowiadała, pani? Tam jest taka 10 listopada. Może nie będę czytać, proszę państwa. Podpisane w dniu 10 listopada, więc nie ma koalicji. Podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia, zniesiemy limity na leczenie przez NFZ. To są pierwsze dwa zdania. Myślę, że więcej już nie trzeba czytać, bo te pierwsze dwa zdania mówią nam wszystko. Nie skończyła się jeszcze kadencja. Koalicja oszustów. Nie skończyła się jeszcze kadencja. Przechodzimy do rundy piątej. Za poprzedniej władzy było fatalnie. No dobrze, i poproszę o pytanie od widzów. Pierwsze pytanie.
Pytanie do pani z trzeciej drogi. Co pani sądzi o zwalczaniu impostu przez rząd? Ale myślę, że pani poseł z PiS-u też pewnie chętnie się do tego odniesie. Bardzo proszę, 40 sekund. I ja może nie jestem w temacie, ale nie wiem, żeby InPost był zwalczany przez rząd. To jest firma, która działa rynkowo, bardzo dobrze działa, więc ja jestem wolnorynkowcem. Uważam, że wolny rynek powoduje, że powstają firmy, które dają nam bardzo dobre usługi. Tak jest z InPostem. O podatki chodzi, nie słyszała pani? Niemiecka firma płaci małe podatki, nasza płaci wysokie. Płacą rzetelnie podatki i zrobiła się afera wokół tego. Bardziej. No i dobrze, że się zrobiła afera i trzeba tą sprawę załatwić, bo słyszałam, że InPost płaci właściwe podatki, a te odpowiedniki zagraniczne nie płacą. Ale to nie jest tylko w tej branży. W wielu innych branżach jest i ja mam na to rozwiązanie. Podatek przychodowy, tego podatku się nie da uniknąć. A wszystkie inne podatki przy pomocy prawników i tak dalej można jakoś tam omijać. Dobrze, i 40 sekund dla pani poseł. No ja uważam przede wszystkim, że to się wpisuje w tą teorię, którą już tutaj wielokrotnie wygłosiłam, czyli działania w interesie państwa obcych, a nie w interesie państwa polskiego Donalda Tuska. Oczywiście wpisuje się też w teorię koalicji oszustów, bo przecież obiecywano różne ulgi dla przedsiębiorców, a teraz się okazuje, że InPost będzie nękany większymi podatkami niż firma niemiecka. I to jest element pewnej całości konsekwentnie realizowanego planu doprowadzającego do utraty podmiotowości i suwerenności Polski. To jakimi podatkami InPost będzie nękany? Bo ja uważam, że prawo jest dla wszystkich, tylko jest niewłaściwy podatek. Tylko nie takie same, jak widzimy. Nie takie samo jest dla wszystkich. Jeżeli prawnicy się za to wezmą, to w jakiś tam sposób omijają te podatki, kupują jakiś znak firmowy i tak dalej. Ważne, żeby wprowadzić taki podatek, którego się nie da ominąć. Dobrze, proszę Ale państwa. Pani powiedziała, że InPost będzie nękany podatkami pani przewodnicząca, specjalnymi. Musimy kończyć. Proszę powiedzieć, jakimi. Czy pani nie może słuchać ze zrozumieniem? Podatek jest w prawie taki sam dla wszystkich. Ale proszę, do samego pani końca, może się proszę nauczyć słuchać ze zrozumieniem? Nie chciałabym nigdy nie słowo wiem, większe. Chciałabym pani z godnością i z krasą pożegnać się. Nie wiem, czy umożliwicie mi pani to. Podatkami bardzo proszę. No, dużo więcej pani wiedzieć poseł. No, chciałabym, żeby wasze nazwiska wybrzmiały na koniec. Agnieszka Wojciechowska, Van Hauckelom, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się państwu serdecznie. Trzecia droga. Dziękuję Monika Borkowska. Bardzo. Więcej pytań nie zdążymy, bo już koledzy z serwisu, proszę państwa, czekają, więc nie przedłużam. Patrzę, że widzowie pytają dzisiaj o to stanie w rozkroku w kwestii odpowiadania na pytania. Czy mogę pani zobowiązać, że po programie zerkniecie panie na naszego Twittera ale ja i ewentualnie internautom odpowiedzieć to w można następnym programie właśnie pod, na to tym, pod tym postem. Właśnie można trzeba z jednymi i z drugimi pani przewodnicząca, rozmawiać. Zerknie pani na X-a? Jasne. Odpowie pani internautom? Super. Tak. No to mamy konkretną ja deklarację też na koniec. Proszę państwa, bardzo dziękuję za ja te pytania. Ja też państwu odpowiem. Pani poseł też odpowie. Dziękuję za pytania z rundy piątej. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, za dzisiejszy program. Dziękuję oczywiście w imieniu swoim i wszystkich kolegów redakcyjnych za wsparcie, które wciąż płynie do nas od państwa. O to wsparcie cały czas prosimy. Nasza siedziba już się buduje. Prace są zaawansowane. My oczywiście będziemy to państwu pokazywać już niebawem, bo coraz lepiej to wygląda, dlatego to wsparcie jest dla nas też tak bardzo ważne. Monika Borkowska, kłaniam się, ja wracam do państwa. Jaki mamy dzień dzisiaj, tygodnia? Czwartek, to ja wracam do państwa jutro jeszcze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.